Czym jest śmierć dla lekarza, z którą obcuje? Dla mnie jest przejściem do drugiego życia. Zakończeniem pewnego etapu, który oby był przeżyty jak najpiękniej, żeby był dopełniony. Kiedy umiera ktoś nagle i słyszę od otoczenia, on miał piękną śmierć, to nie potrafię tego zaakceptować, tylko mówię, ja bym takiej pięknej śmierci nie chciał. Mówimy o nagłej śmierci. Tutaj mówimy właśnie o nagłej śmierci, że to wcale nie jest piękna śmierć. Mówię, chyba, że tato był przygotowany, że uczestniczył w życiu sakramentalnym i oczekiwał tej śmierci. Ludzie chcą tak umierać, nawet ci, którzy chodzą do kościoła. Ja chcę umrzeć szybko, bez bólu. I tu, jeżeli są przygotowani, to można to nazwać dobrą śmiercią. Jeżeli ja jestem na mszy świętej i przyjmuję komunię świętą i później w drodze do domu kończy się moje życie, to można to nazwać dobrą śmiercią. Ale myślę, że bardzo mało z nas jest takich, którzy są w stanie łaski Bożej każdego dnia swojego życia. Dlatego wydaje mi się być o wiele właściwszym nazwanie dobrą śmiercią osoby, która zna swoje rozpoznanie, która zdążyła najpierw przeżyć okres buntu wobec tego rozpoznania, później być może przeszła przez okres jakiejś depresji, może mogła nie przejść przez okres depresji, ale w końcu zaakceptowała perspektywę końca życia. Zdołała pojednać się z bliskimi, zdołała być może napisać testament, i to niekoniecznie testament materialny, ale przekazać to, co ważne w jej życiu. Mówiliśmy o tym pochylaniu się, że jesteś jak Bóg. Pamiętam pacjenta, do którego zaszedłem i zapytał mnie wprost, panie doktorze, ile mi zostało. Ja mówię, ja nie wiem, to wie tylko Pan Bóg. Jeżeli Pan oczekuje czasu, to chyba możemy mierzyć go w tygodniach, najdłużej w miesiącach. A czy może Pan mi obiecać, że ja 2 miesiące przeżyję? Proszę mi przybliżyć. Ja zgromadziłem mnóstwo materiału dotyczącego pewnego wydarzenia historycznego. Nie mogę, bo wyjawiłbym tutaj tajemnicę, gdybym powiedział w szczegółach. Pragnę napisać książkę, żeby praca wielu moich lat nie poszła na marne. I tutaj zrobiliśmy wszystko poprzez wyposażenie jego mieszkania w odpowiedni sprzęt. Poprzez nawet danie mu wąsów z tlenem do nosa. Jednocześnie miał laptopa na kolanach. Syn przynosił mu te materiały, które zgromadził. Zdążył napisać tę książkę. Przekazać. Trudno to nazwać maszynopisem, bo pisał na laptopie. Do wydawnictwa. 2 dni później zmarł. Spełnił się. To, co było celem jego życia, zostało dopełnione. Moja żona, będąca bardzo doświadczoną
W 1989 roku rozpoznano u niej guza mózgu, kiedy była 31-letnim lekarzem. Na początku swojej drogi życiowej mieliśmy małe dzieci. W sposób, mając wdrożone jedynie leczenie paliatywne, poprzez modlitwę wstawienniczą, została cudownie uzdrowiona z choroby, jaką był guz mózgu traktowany jako czynny proces nowotworowy. Chociaż pozostała osobą niepełnosprawną, to od 89 powiedzmy 90 roku do roku 2015, gdzie zmarła, to było 25 lat. Przeżywała swoją niepełnosprawność, swoją chorobę, zaostrzenia, bardzo głęboko traktując ekspiacyjnie całe doświadczenie. Mnie jest się trudno jako specjaliście medycyny paliatywnej pogodzić z tym, że miewała olbrzymie bóle głowy i nie przyjmowała żadnych środków przeciwbólowych, stale mając jakieś intencje, gdzie się modliła, gdzie ofiarowywała swoje cierpienie. Stało się prawie normą. Prowadziliśmy życie bardzo aktywne. Najpierw po jej cudownym uzdrowieniu w odnowie w Duchu Świętym. Później w domowym kościele. Jako para rejonowa domowego kościoła, później para diecezjalna domowego kościoła, uczestniczyliśmy w organizacji rekolekcji i wiedzieliśmy, że każde z tych przedsięwzięć będzie okupione dodatkowym cierpieniem Ewy. Nie wiedzieliśmy tylko co. Było to bardzo różnie. Łącznie z tym, że przewracała się, złamała żebro, kawał donicy wszedł jej w pośladek, potężna rana. Na chwałę Bożą dla owoców rekolekcji. To jest potrzebne, żeby były większe owoce rekolekcji. Przyszedł rok 2015, styczeń, kiedy z objawami udaru mózgowego zawiozłem ją na neurologię. Miała trudności z przełykaniem. Chciano jej założyć sondę żywieniową. Zanegowała ten fakt. Nie chcę sądy. Chcę odchodzić naturalnie. To są słowa moje. Ona powiedziała, ja chcę do Pana Jezusa. Już dość tego. Starczy. Ja chcę do Pana Jezusa. Natomiast nie pozwalała założyć sobie sondy żywieniowej. Próbowałem ją przekonać. Wtedy zadała mi pytanie, czy ja muszę umrzeć, żebyś mnie zabrał z tego szpitala do domu, żebym mogła w domu zakończyć życie. Powiedziałem, nie musisz umrzeć. Wziąłem ją do samochodu, na rękach wniosłem do samochodu. I do 22 października, będąc pod opieką,
zapomniałem powiedzieć, że 2 lata wcześniej doszło do wznowy guza mózgu. Też ostatnie 3 lata przebywała, to czy była powtórnie osobą chorą onkologicznie, a od stycznia roku 2015 do śmierci była pod opieką hospicjum domowego, którego była założycielką, inspiratorką, ponieważ założenie hospicjum było wyrazem wdzięczności Bogu za darowanie jej życia, bo miała zgodnie z rokowaniami lekarzy nie przeżyć kilku tygodni. Żyła ponad? Od 89 do 2015 to jest 15 i 11, 26 lat. Ale to jest to jej życie. Jest dla mnie bardzo pomocne w mojej posłudze. Bo kiedy pacjent mnie pyta, ile mi zostało, to ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie wiem. To zależy od Pana Boga. Moja żona miała nie przeżyć 2 miesięcy, a żyła ponad 25 lat. To rodzi u części pacjentów nadzieję na to, że mimo tak dramatycznego rozpoznania jeszcze jakiś czas im pozostał. A co z ludźmi, którzy... Ja to często słyszę, niech mnie już Pan Bóg zabierze. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że za tymi słowami na pewno wiele się kryje, nie mam pojęcia co. To jest pewien odprysk, pewna to, co widzę. Niech mnie Pan Bóg zabierze. To jest bardzo różnie. Jeżeli używa człowiek określenia niech mnie Pan Bóg zabierze, to może to być związane z naturalnym pragnieniem, z doświadczeniem już, z przeżyciem życia, z byciem osobą samotną. Ja mam starsze panie, nie tylko starsze wiekowo, tylko osoby zniedołężniałe, osoby żyjące samotnie. Mąż zmarł kilka lat temu. Od czasu do czasu pojawia się jakaś sąsiadka, nie ma dzieci i ona mówi z pełną świadomością, niech mnie Pan Bóg zabierze, bo po śmierci mi będzie lepiej niż mi jest tutaj. Czasem niech mnie Pan Bóg zabierze jest wołaniem o pomoc, wołaniem o miłość, ale z tym mamy najczęściej do czynienia z innymi sformułowaniami. Nie niech mnie Pan Bóg zabierze, a czy może Pan doktor mi dać coś, żebym ja już przestał żyć? Czy może Pan mi, czasem pacjenci z uśmiechem mówią, czy nie ma Pan pawulonu, żebym już skończył? I wtedy dla mnie to jest sygnałem, że ten człowiek nie doświadcza miłości. Albo, że bardzo cierpi. I to jest wyzwaniem potężnym dla nas, dla mnie, dla mojego zespołu hospicyjnego, że trzeba się bardzo gruntownie tym człowiekiem zająć. Zarówno od strony cierpienia fizycznego, żeby opanować jego objawy, ból, duszność, wymioty, co tylko towarzyszy, niejednokrotnie zadbać o rodzinę. Z tym jest bardzo trudno, ponieważ zaplecze wolontariuszy medycznych, którzy mogliby dojechać na te wioski, dojechać na te, nie mamy. A osoba odczuwa duże cierpienie z powodu świadomości obciążenia usługami opiekuńczymi swoich bliskich. Że on już 10 razy musiał wycierać podłogę, którą ja zawymiotowałam. On już musiał mi zmieniać 10 razy pampersa.
on sam nie wytrzymuje, nic nie jadł, ponieważ siedzi przy mnie i karmi mnie po łyżeczce. To jest element cierpienia egzystencjalnego, total pain, które towarzyszy bardzo często osobom u schyłku życia, które są wrażliwe psychicznie, wrażliwe emocjonalnie. Panie doktorze, może to w kontekście tego, co słyszę, zabrzmi brutalnie. Ale ja przywołam pewien obraz. Pana małżonka w tym roku będzie 2 lata, kiedy odeszła. Ja wtedy od kilku miesięcy byłem tutaj. Więc jakieś takie prawo nowości, ludzka ciekawość, jaki jest ten nowy ksiądz. Więc to jest absolutnie zrozumiałe. Na przełomie sierpnia i września odpaliłem Facebooka, którym dzielę się wiadomościami, żeby zwrócić czy przekierować ludzką uwagę na takie ciekawsze rzeczy. Między innymi umieściłem film, na którym bodajże Telewizja Trwam albo Pole, teraz już nie pomnę, dzielicie się z żoną Państwa doświadczeniem. Odpaliłem ten film, kiedy dowiedziałem się, że żona zmarła. Niewiele tam było lajków. Chyba żadnego komentarza. Natomiast mnóstwo lajków i komentarzy ma moje zdjęcie profilowe z psem. Czy jest pan człowiekiem, którego ludzie rozumieją, którego posługę ludzie rozumieją? Nie wiem. Nie wiem, ponieważ ja staram się, odpowiadając przed Bogiem, przed swoim sumieniem, wypełniać swoją posługę jak najlepiej. Moim celem jest ulżenie cierpieniu, najpierw cierpieniu fizycznemu, ponieważ kiedy człowiek cierpi ból, to nie w głowie mu myślenie o życiu wiecznym, o pojednaniu. Ponieważ jest przepełniony bólem fizycznym, i tutaj chciałby, żeby ktoś skrócił mu życie, żeby pomógł mu odejść z tego świata. Kiedy natomiast udaje się opanować te najbardziej dramatyczne okoliczności, mamy szansę na zapytanie, mamy szansę na rozmowę, mamy szansę na ewentualną sugestię rozwiązania innych problemów. Niedawno zmarł ponad 90-letni pan, którego zapytałem po którejś tam wizycie, czy jest osobą wierzącą. Odpowiedział, że tak, ale nie w takiego Boga, nie w Kościół. Okazało się, że przeżył śmierć swojego brata bliźniaka w obozie koncentracyjnym, śmierć ojca, co doprowadziło go do olbrzymiego kryzysu wiary. On nie chce takiego Boga, który doprowadził do Oświęcimia. Był człowiekiem bardzo dobrym, który życie swoje pięknie przeżył. Ale modliłem się, żeby nasza posługa
w której nigdy nie omieszkam powiedzieć, że wynika z zaangażowania religijnego, że tylko od Pana Boga czerpię siły, żeby móc pracować od świtu do nocy, dzieląc obowiązki lekarza rodzinnego z obowiązkami lekarza hospicjum. Miałem nadzieję, że poprzez świadectwo mojej posługi, posługi naszego zespołu hospicyjnego, dojdzie do przemiany serca przy udziale łaski Bożej. I okazało się, że stało się tak. Być może poprzez modlitwę krucjaty za umierających. Ale pan Stanisław się pojednał, miał pogrzeb kościelny, piękny pogrzeb kościelny. I to jest spełnienie kilku lat posługi u tego chorego. Panie doktorze, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, jest Pan człowiekiem, który cokolwiek to słowo znaczy, pomaga. Bardzo często spotykam ludzi, którzy już zdążyli poprosić mnie o modlitwę, a teraz czekają na Pana Janusza. Czekają, aż przyjedzie i pomoże. Takie słowa słyszę. Panie doktorze, a lekarz, jakiej potrzebuje pomocy? Ten, który pomaga, jakiej potrzebuje pomocy? Nie chciałbym być płytki, żeby mówić, że każdego dnia rano wstając, mając czasem bardzo mało czasu, kiedy jestem budzony, żeby jechać, skoro świt, do pacjenta, ta modlitwa jest bardzo lapidarna, krótka. Kiedy udaje mi się, no ostatnio, dzięki Bogu, każdego dnia uczestniczyć w porannej Eucharystii, to podczas tej Eucharystii oddaję wszystkich pacjentów, którym będzie mi dane posługiwać, obojętnie czy to w przychodni Remedium, czy to w ich domach, w posłudze hospicyjnej. Mówię bardzo często, że jestem zardzewiałą motyczką w ręku Pana Boga, że sam nic nie potrafię, tylko to, co Pan Bóg przez moje ręce, przez moje usta, przez moje serce, przez moje oczy, przez moje uszy zechce przynieść pacjentowi. Dziękuję. W takim razie drugie, ostatnie pytanie. Drugie z zapowiedzianych. To pytanie zawsze pozostawiam, żeby uzupełnić skojarzeniowo każdemu człowiekowi, z którym rozmawiam, przygotowując te rekolekcje. Panie doktorze, człowiek, kto to jest? Istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Odpowiadam katechizmowo, ale stworzona na obraz Jezusa cierpiącego i Jezusa silnego, działającego cuda. Czasem Pan Bóg się posługuje i nami, lekarzami, żeby działać cuda. Czasem Jezusa współczującego, chciałbym, żeby to była definicja człowieka,
a nie człowieka, który oddał swoje życie złemu, którego życie jest dalekie od podobieństwa do pierwowzoru.